Włącz i zostań z nami. W sobotę w Wigilię Zesłania Ducha Świętego arcybiskup Marian Gołębiewski przeczytał dokument, w którym ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację z dotychczasowej posługi arcybiskupa wrocławskiego i mianował nowego metropolitę wrocławskiego. Został nim biskup Józef Kupny z Katowic. Dzisiaj będziemy o nowym arcybiskupie, nowym pasterzu diecezji wrocławskiej rozmawiać z jego najbliższym współpracownikiem, z księdzem biskupem Andrzejem Siemieniewskim, biskupem pomocniczym naszej archidiecezji. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam o poranku. Przed nami zmiany, bardzo ciekawe zmiany. Mamy zmianę personalną na stolicy wrocławskiej, stolicy biskupiej. Jak ksiądz biskup przyjął tę informację? Było to zaskoczenie? Wiadomość o mianowaniu przez Ojca Świętego nowego arcybiskupa wrocławskiego z jednej strony była wyczekiwana od bardzo dawna. Przecież już we wrześniu nasz obecny ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski napisał list do diecezjan, w którym przypominał, że osiągnął wiek emerytalny i zgodnie z wymogami prawa złożył swoją rezygnację. Poinformował, że Ojciec Święty przyjął tę wiadomość i rozpoczął poszukiwania kandydata, który zająłby jego miejsce. W tym sensie wiadomość nie była zaskoczeniem. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, jak chętnie zastanawiano się nad tym, kto może być nowym arcybiskupem, jak podawano różne kandydatury i oczywiście uświadamiamy sobie, nikt biskupa Józefa Kupnego nie podawał. Księże biskupie, to może jeszcze do tych propozycji medialnych, bo to też się pojawiło. Można powiedzieć, że trochę bezprecedensowo. Dawno nie widzieliśmy takiej giełdy, tak to nazwijmy, nazwisk, dotyczącej stolicy biskupiej w Polsce. O czym to świadczy? Zainteresowanie mediów Kościołem? Myślę, że to jest bardzo dobry znak. To jest znak pokazujący zainteresowanie Kościołem, a przecież Kościół stoi głównie nie biurem, kodeksem, przepisem, tym co napisane w urzędowych sprawozdaniach, ale stoi ludźmi. Kościół jest apostolski, a więc opiera się na sukcesji apostolskiej, która żyje w ludziach. Myślę, że taka giełda, w cudzysłowie, takie zainteresowanie jest czymś dobrym. Widzieliśmy takie samo zainteresowanie sprawami Kościoła, również personalnymi, kiedy zaglądniemy do dzieł o Kościele starożytnym, wczesnośredniowiecznym. Myślę, że równie silne były pasje. Kto będzie następcą Ambrożego? Kto będzie następcą Augustyna? Czy Augustyn lub Ambroży powinni być następcami swoich poprzedników? O, to były żywe pytania w ludziach. Oczywiście nie było nowoczesnych mediów, ale ten sam środek komunikacji społecznej, który żył w sercach ludziach, w ich zainteresowaniach, to było obecne. Więc myślę, że to jest dobry znak. Myślę, że też ciekawym znakiem, czy jakby konsekwencją tego, z czym ja się spotkałem we wrocławskim kościele, to była bardzo żarliwa i gorąca modlitwa o nowego pasterza dla tej diecezji, o dobry wybór. Z wielu stron, w wielu miejscach ta modlitwa płynęła. Oczywiście, ponieważ Kościół Boży nie tylko czeka na nowego arcybiskupa, ale modli się o Boże błogosławieństwo, o Boże światło. Modlimy się przecież w takich sytuacjach, jeszcze przed nominacją, przed wyborem, o pasterza. Modlimy się nie tylko o administratora, choć taki tytuł rzeczywiście bywa, że ma ten, który kieruje diecezją, ale przede wszystkim o pasterza. O tego, który będzie kierować sprawami duchowymi, sprawami sakramentalnymi, głoszeniem Słowa Bożego, a to wszystko wymaga Bożego błogosławieństwa, stąd właśnie modlitwa, gorąca modlitwa ludu Bożego w takich sytuacjach. Mówił ksiądz biskup tutaj o kilku takich sformułowaniach, nazwijmy to prawniczych, kanonicznych, administrator, sukcesja i tak dalej, i tak dalej. Kim teraz jest biskup Józef Kupny? Czy on już jest arcybiskupem? I jaka jest w tym momencie pozycja kanoniczna dotychczasowego metropolity wrocławskiego arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego? Właśnie, przed tym pytaniem stają pewnie i wierni naszej diecezji, i księża proboszczowie, księża wikariusze, szczególnie, że w czasie mszy świętej wymieniamy przecież imię biskupa, prawda? Modlimy się w kanonie Eucharystii także za naszego biskupa i, no właśnie, jakie imię wymienić? Troszkę podobną sytuację mieliśmy niedawno. W kanonie mszy świętej wspominamy też imię papieża. I kiedy już
papież Benedykt ogłosił swoją rezygnację i wybrano nowego papieża Franciszka, też kłopot, tak. Niektórzy nie zastanawiali się, jak wymienić, w jaki sposób, czy papieża Benedykta, czy byłego papieża Benedykta, czy papieża Franciszka. Otóż obecnie, po tym jak Ojciec Święty ogłosił już imię nowego arcybiskupa wrocławskiego, Józefa Kupnego, biskup dotychczasowy, czyli ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski, ma tytuł administratora apostolskiego, czyli administruje naszą diecezją, spełnia wszystkie funkcje ordynariusza, diecezją zarządza. Dlaczego? Dlatego, że nowy ksiądz arcybiskup musi objąć diecezję. Musi być kanoniczne objęcie diecezji, kanoniczne objęcie urzędu. Czyli chodzi nam o słowo ingres. Znowu taką uroczystość, takie spotkanie, można by powiedzieć, ale już nie święcenia. Ingres, czym on jest w naszej diecezji? No i od razu pytanie, które trzeba postawić, kiedy ten ingres się odbędzie. Ingres to z łacińska tyle co wejście. Wejście do katedry. Biskup ma przecież katedrę. Katedrą jest z jednej strony budynek, świątynia, w której sprawuje się liturgia, ale z drugiej strony katedra to miejsce przewodniczenia. Liturgii Słowa, liturgii Eucharystii to jest miejsce, w którym zasiada biskup i to jest miejsce, z którego naucza i sprawuje funkcję pasterską. Czyli można powiedzieć, że biskup nie obejmuje kościoła, tylko w jakimś sensie fotel, katedrę, tak? Z tym, że bardzo słusznie łączymy to z kościołem, z budynkiem, z katedrą, gdyż ów fotel, tak, to miejsce zasiadania nauczycielskiego mieści się w świątyni katedralnej, stąd biskup ma swoją świątynię. Tą świątynią jest katedra. Mówi się nawet tak uroczyście w języku liturgicznym, że katedra jest matką wszystkich innych kościołów, bo wszystkie muszą mieć łączność z biskupią katedrą. I do tej świątyni biskup dokonuje uroczystego wejścia. To jest właśnie ingres. W obrębie tej uroczystości, tej celebracji następuje też kanoniczne objęcie urzędu pasterza nowej diecezji, a więc diecezji wrocławskiej, w obecności księdza nuncjusza, który jest wysłannikiem Stolicy Apostolskiej. Wszystko to ma bardzo uroczystą, radosną, piękną oprawę i dopiero od tej chwili objęcia urzędu nastąpi to w czasie ingresu. Mówimy, że mamy nowego arcybiskupa Józefa. To teraz jeszcze do pytanie o datę. Czy coś już możemy powiedzieć? Kiedy ta data ingresu, czy ona już jest wyznaczona, czy wyznaczenie jeszcze trwa? Wyznaczenie jeszcze trwa. Odbędzie się za jakiś czas, począwszy od dnia dzisiejszego, choć uroczystość apostołów Piotra i Pawła jest też zwyczajowe wręczanie paliuszy, a więc tej odznaki urzędu arcybiskupiego, metropolity wrocławskiego, i przypuszczamy, że ingres pewnie będzie wcześniej, a więc w czerwcu. Chyba w połowie czerwca. Myślę, że około połowy czerwca możemy się tego spodziewać. To już wyjaśniliśmy. Teraz jeszcze myślę, że skończymy ten wątek, nazwijmy to prawny, kanoniczny, ale przejdźmy do tego wątku bardziej duchowego. Najpierw o tej łączności z Ojcem Świętym, bo takie szczęście, myślę, że ma nasza archidiecezja, że ostatnich trzech pasterzy wrocławskich, ich sprawowanie urzędu zbiegło się z pontyfikatami Ojców Świętych. Kardynał Gulbinowicz to pontyfikat Jana Pawła II, arcybiskup Marian Gołębiewski to pontyfikat Benedykta XVI, no i nowy papież w tym roku i nowy arcybiskup wrocławski. Ten wątek jest bardzo ciekawy. Rzeczywiście w naszej diecezji wrocławskiej tak Pan Bóg zrządził, że bardzo długie pasterzowanie kardynała Henryka Gulbinowicza w dużej mierze zbiegło się właśnie z czasem urzędowania Jana Pawła II. To bardzo dobry znak, ponieważ biskup jest przysyłany przez Stolicę Apostolską, jest w łączności ze Stolicą Apostolską w sposób duchowy. Wyrażamy to zawsze podczas mszy świętej. Każda Eucharystia to też modlitwa za Ojca Świętego i za biskupa. I popatrzmy na daty
pasterzowania obecnego księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, że pokrywają się prawie dokładnie z latami pasterzowania Ojca Świętego papieża Benedykta XVI, to bardzo dobry, wymowny, piękny znak dla naszej diecezji, że ten, który tu we Wrocławiu jest pasterzem dla ludu Bożego, wrocławskiego, jednocześnie wnosi coś z ducha Kościoła powszechnego. Dlatego też myślę, że z radością możemy przyjąć ten fakt, że nowy biskup przychodzi do Wrocławia wtedy, kiedy Kościół cieszy się dopiero początkami posługi papieża Franciszka. Bo Kościół jest bardzo silnie naznaczony przeżywaniem wiary przez osoby. Przez osoby. Mówimy, że Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Mówiąc apostolski, mamy na myśli oczywiście 12 apostołów Pana Jezusa, ale także ich następców. A następcy to osoby, ludzie, którzy nie tylko realizują wytyczne, ale przecież wierzą, przeżywają Słowo Boże, modlą się i tej wiary udzielają także innym przez sakramenty, przez głoszenie kazań, przez organizowanie życia duszpasterskiego, wnosząc tam swoją pasję, swoje przeżywanie wiary, swoją osobowość. Trzeba nam więc łączyć ten oczekiwany za parę tygodni ingres nowego arcybiskupa Józefa do katedry wrocławskiej z tą radością, którą przeżywaliśmy niedawno pojawienia się nowego papieża Franciszka. Chciałbym się odwołać teraz do jednych z pierwszych słów po nominacji. Arcybiskup Józef Kupny mówił, że z wielkim zaufaniem Panu Bogu podejmuje się misji kierowania archidiecezją wrocławską i podkreślał, że chce wszystkim nieść dobrą nowinę o miłości Boga zgodnie ze swoim zawołaniem Chrystus nas umiłował. Z tymi słowami chce wejść do archidiecezji wrocławskiej i podkreśla, że chce nieść tę dobrą nowinę nie tylko wierzącym, ale też niewierzącym, tym, którzy są z dala od Pana Boga. Co to oznaczałoby dla naszej diecezji? Jak te słowa ksiądz biskup odbiera? O, to zamyka się w jednym słowie, ewangelizacja, i zamyka się także w wielu słowach, które można teraz wypowiadać jako komentarz. Chrystus umiłował nas, dilexit nos. Znamy te sformułowania z listów świętego Pawła. Przecież Chrystus umiłował nas, ludzi, nas wszystkich. Oczywiście, że umiłował katolików, ale także tych, którzy poszukują wiary, także tych, którzy są od Kościoła z daleka, umiłował wszystkich. I dobra nowina z natury rzeczy jest dobrą nowiną dla całej ludzkości, dla każdego człowieka. To nie jest dobra nowina wewnątrz kościelna, tak jak gdyby miało to znaczyć, że dla tych poza Kościołem jest jakaś inna dobra nowina. To ma tylko znaczyć, że dobra nowina, Ewangelia, dopiero ma do nich dotrzeć. Księże biskupie, to tu pozwolę sobie wejść w słowo. Za moment czeka nas ewangelizacja Wrocławia. Wielkie wydarzenie, to też miejsce, czy już możemy liczyć na to, że nowy metropolita będzie brał udział, jakoś będzie już w stanie dojechać do nas tutaj, do Wrocławia i uczestniczyć w tych wydarzeniach? Mamy nadzieję, że organizowany już, planowany kongres ewangelizacyjny, który rozpoczyna się piątek, sobotę, niedzielę 16 czerwca, że nowy ksiądz arcybiskup już zaszczyci nas swoją obecnością wtedy. I oczywiście to się jedno z drugim wiąże. Przecież nowa ewangelizacja jest dziełem Kościoła. Jest dziełem Kościoła całego. A więc jest dziełem pasterza diecezji, metropolity wrocławskiego, księdza arcybiskupa, jest dziełem duszpasterzy, księży, jest też dziełem wspólnot, grup, ruchów, jest dziełem poszczególnych katolików. To jest dzieło wspólnoty kościelnej. Dlatego trzeba odkryć wielkie błogosławieństwo Boże, że właśnie w czasie, kiedy dobiegają już ostatnie organizacyjne pociągnięcia naszego wrocławskiego kongresu ewangelizacyjnego, że właśnie w tym czasie pojawia się nowy arcybiskup. To jest wspaniała okazja i jedno z drugim łączy się tak wyraźnie. Jedno i drugie jest pociągnięciem ewangelizacyjnym. To jeszcze jedno. Myślę, że to jeszcze jeden taki znak liturgicznego roku, takich znaków od Pana Boga. Ogłoszenie nominacji zostało podane w południe, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. To też może być swego rodzaju znak dla nas?
Nie tylko może, ale nawet powinien. Dlaczego? Święty Paweł w swoim liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, omawia różnorodność darów duchowych. I mówi, że różne są dary, ale jeden dawca, jeden Bóg, jeden Duch, jeden Pan Jezus Chrystus, choć dary i działania są różne. I trzeba nam widzieć różne działania Ducha Świętego. I to działanie Ducha Świętego w sercu modlącego się człowieka, który przeżywa to tchnienie gdzieś tam w swoim wnętrzu sumienia, serca, porywów duchowych. Trzeba nam widzieć tchnienie Ducha Świętego we wspólnotach, ruchach kościelnych, w parafiach. I trzeba widzieć działanie Ducha Świętego także w geście ogłoszenia nowego pasterza diecezji. Różne są działania Ducha i różne są dary, ale Duch jest ten sam. I to trzeba widzieć jako połączone z uroczystością zesłania Ducha Świętego. Bo uroczystość Ducha Świętego to nie tylko wspomnienie dawnej jego działalności, ale też otwarcie się na te dary, których możemy doświadczać dziś. Ja osobiście skojarzyłem to ogłoszenie w Wigilię zesłania Ducha Świętego, nowego pasterza, z modlitwą, którą dzień później, w niedzielę zesłania Ducha Świętego, Kościół modlił się we wszystkich kościołach. To jest liturgiczna modlitwa. Panie Boże, odnów te cuda, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. I trzeba nam zobaczyć, w jaki sposób działał Duch Święty w początkach głoszenia Ewangelii. I poprzez tchnienie modlitewne, i poprzez obudzenie zapału do głoszenia, ale także poprzez ustanawianie pasterzy. Różne są dary, różne są działania, ale ten sam Duch. Ten sam w pierwszym wieku, za czasów 12 apostołów i ten sam za naszych czasów. Duch Święty się nie zmienił i sposoby jego działania też nie. Tylko okoliczności, tylko sytuacje życiowe, ale Duch Święty przecież ten sam. Zatem możemy jasno powiedzieć, że mamy taki prezent od Ojca Świętego, który wsłuchuje się w Ducha Świętego, w to, co mówi, i dał nam nowego arcypasterza diecezji wrocławskiej, ksiądz arcybiskup Józef Kupny. Już niedługo liczymy na to, że przyjedzie z Katowic do nas i tutaj podczas ingresu obejmie katedrę wrocławską. Dzisiaj naszym gościem był biskup Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy wrocławski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.